rękach samorządu. Nasz samorząd nie będzie nigdy dobrze pracował, jeśli nie będziecie zwracać uwagi na to, jak pracuje. Trzeba się interesować tym, co robi nasz samorząd, nasza pani burmistrz. Jeżeli nie naciskamy na radnych, nie naciskamy na burmistrz, natomiast pan jako organizator nagrywać jeden speech zostały usunięte później. Na pana koszt te śmieci zostaną przez firmę wynajętą usunięte. Dobrze, no więc ja informuję, że tak, zgodnie z posiadanym przeze mnie dokumentem zostaliście później miasto jest to prawidłowo demonstracji. Z moim zdaniem demonstracja była się zupełnie jawna. Ja nie dostałem do 16 godzin przed rozpoczęciem demonstracji żadnej informacji. Sprawdzałem maila jeszcze dzisiaj o tym, że demonstracja jest w jakiś sposób nielegalna, czyli została zabroniona. Po drugie, tutaj znajdują się śmieci worka z tą wadą, więc wrotnie zostało opłacone. Poza tym przepis, na który się pan powołuje, dotyczy śmieci, które ktoś produkuje, wystawia je w miejscu publicznym. Wszystkie śmieci, które tutaj są zgromadzone, należą do mnie. To jest w tym momencie cała grupa, która pomaga mnie przenieść, bo jest bardzo duża. Te śmieci należą do mnie w metaforycznym sensie słowa należą. Po prostu zbierałem je na terenie gminy, ale gminy zdaniem należało do gminy. Przeniosłem je pod urząd, przenoszę teraz pod urząd, żeby oszczędzić burmistrzowi Filipia potrzebnych wydatków związanych ze zbieraniem śmieci z terenów zielonych i wypełnianiem swojej własnej roboty. Więc nie widzę żadnego zagrożenia, złamania jakiegokolwiek przepisu prawa i jeżeli pan czy ktokolwiek inny dojdzie do wniosku, że w jakiś sposób ja naruszam prawo, to jest otwarta droga do tego, żeby odpowiednie roszczenia skierować. Słuchajcie, oto urodzek jednego dnia ciężkiego przeczesywania terenów gminy. Wybraliśmy tereny, które należą do gminy, tereny, które są rekreacyjne, tereny, w których obowiązkiem utrzymania czystości, obowiązek utrzymania czystości jest po stronie naszego samorządu. Jak widzicie, nie musieliśmy specjalnie się wysilać, żeby zebrać tego masę. Gdybym miał samochód na czepę, gdybym miał koparkę, to wyrzucił tutaj hałdę śmieci. Oczywiście. Natomiast niestety nie jestem operatorem koparki, ani też spychacza, więc nie byłem w stanie zorganizować tego w większej skali. Symbolicznie zakończyć naszą akcję. I teraz popatrzcie, chcemy przez wiele dni radni tak zwanej opozycji, próbowali w jakiś sposób zmienić podejście burmistrz Ewy Filipiak i pozostałych radnych do polityki śmieciowej w naszym mieście. Nie udało się. Pytaliśmy, dlaczego nie ma koszy na śmieci. Burmistrz wyjaśniała, do koszy na śmieci ludzie wyrzucają śmieci, ona nie będzie za to płacić. Okej, rozumiemy. Burmistrz woli, żeby śmieci wyrzucać po prostu na trawniki. Pytaliśmy, co dzieje się z wysypiskami. Burmistrz mówiła, ten problem rozwiąże się sam. No więc stwierdziliśmy, że dość już czekania. Nie chcemy czekać, aż problem rozwiąże się sam, tylko bierzemy sprawę w swoje ręce. I to jest właśnie pokłosie. Pokłosie tego, że wzięliśmy sprawę w swoje ręce, namówiliśmy mieszkańców miasta, żeby nam pomogli. Żeby pomogli nam pozbierać śmieci. Pomogli nam oczyścić tereny wokół siebie, które należą do gminy. No i dzięki temu możemy dzisiaj burmistrz Filipiak przynieść tą wesołą nowinę, zostawić jej tą grupę pozbieranych przez nas w terenach zielonych, rekreacyjnych, należących do gminy śmieci. Mamy nadzieję, że doceni nasz wysiłek, doceni zaangażowanie mieszkańców i mamy nadzieję, że ucieszy się, że nie musi już wydawać pieniędzy gminnych na szukanie śmieci. One są tutaj, wystarczy tylko po nie przyjechać, wpaść, zabrać je. Jeżeli
doceni ten wysiłek. Jeżeli przemyśli to po swoje postępowanie, nie będziemy musieli zjawiać się tutaj kolejny raz, chyba że nas o to poprosi. Ale jeżeli nie zobaczymy żadnej reakcji, to moi drodzy, ta akcja powinna dziać się cyklicznie. Śmieci w naszej gminie jest tyle, ile jest w niej problemów, a ponieważ problemów mamy ogromną ilość, bo już 20 lat rządzi Ewa Filipia, która nikogo nie słucha, na wszystkim najlepiej się zna i rządzi Rada Miejska, w której nie odbywają się żadne dyskusje, no to nie pozostaje nam nic innego, jak sukcesywnie próbować pomóc naszym radnym dojść do jakiejś refleksji. Więc jeżeli nadal w naszej gminie plagą będą śmieci, nadal będziemy się pojawiać w krzakach, nadal będziemy pojawiać się na terenach rekreacyjnych, nadal będziemy chodzić tam, gdzie zwykle chodzimy, gdzie śmieci nam przeszkadzają najbardziej. Będziemy je zbierać, będziemy je przynosić, będziemy je ofiarowywać tutaj Ewie Filipiak właśnie, pod urząd, tu gdzie najlepiej jest, które leżą na całej gminie. A tylko niszczy! Nie, spokojnie, nic nie niszczymy. Wszystko jest tak, jak ma być, nic nie zostało zniszczone. Pan jest radnym? Oczywiście jestem radnym. To pan jest śmieci. Nieudolny! Pan No właśnie, skąd pan wie, że on to będzie potrzebne? Czy po prostu pan przyszedł i pierwszą osobę z brzegu pan przekupił? Nie wiem, nie przychodzę tak sobie tam wie o tym doskonale. No, to skąd się pan tutaj wziął? Skąd pan wie, że te osoby co nie wykroczyły? Jakie wykroczyły? A wy jak aktualnie pana, tak?